Dzięki dwóm dużym inwestycjom zrealizowanym w ramach programu rozwoju bazy sportowej województwa śląskiego w 2016 roku w Wojkowicach powstały nowoczesne obiekty sportowe. Pierwszy z nich znajduje się przy szkole podstawowej nr 1. Otworzyliśmy dzisiaj boisko do gry w piłkę nożną. Jest ono oświetlone do ogólnodostępnego użytku. Z drugiej strony szkoły mamy boisko do siatkówki, do koszykówki i również dla najmłodszych dzieciaków mamy oddany nowy do użytku plac zabaw. Kolejna ze wspomnianych inwestycji została przeprowadzona w zespole szkół ogólnokształcących i technicznych. Myśleliśmy, że gmina nie podoła dwóm takim potężnym inwestycjom, jednak udało się. Pomimo tego, że prace zostały wdrożone tutaj dopiero w lipcu, myśleliśmy, że nie dojdzie do końca roku, żeby tą salę zrobić. Jednak udało się. Jak zauważa śląska kurator oświaty, takie inwestycje są dobrem nie tylko dla społeczności szkolnej, ale również całego miasta. Nie tylko z tej inwestycji będą korzystać młodzi ludzie, czyli uczniowie szkół podstawowych czy szkół ponadpodstawowych, ale pewnie będzie z tych obiektów korzystało środowisko lokalne, czyli mieszkańcy. Ja najbardziej cieszę się z tego, że wydatnie poprawiły się warunki na zajęciach wychowania fizycznego dla uczniów młodszych i starszych. Warunki, które panowały dotychczas w sali gimnastycznej w zespole szkół ogólnokształcących i technicznych, nie były najlepsze. Batalia o tą salę gimnastyczną trwa dość długo, ponieważ są dwa organy prowadzące, powiat i gmina Wojkowice. W momencie, gdy młody, prężny burmistrz miasta Wojkowice Tomasz Czerba został naszym burmistrzem i zmieniła się starostwo w powiatowie, czyli pan starosta w Będzinie, doszło do porozumienia i mogliśmy po prostu tą inwestycję tutaj rozpocząć. Oddane do użytku obiekty sportowe z pewnością ułatwią młodzieży zajęcia lekcyjne, umilą również czas po szkole oraz pozwolą na rozwijanie sportowej pasji. Ja najbardziej cieszę się z tego, że wydatnie poprawiły się warunki na zajęciach wychowania fizycznego dla uczniów młodszych i starszych. Dbałość o kondycję fizyczną, kształtowanie takich postaw prozdrowotnych, zdrowego stylu życia, pokazywanie, że sport jest wielką wartością, która kształtuje charakter, która pomaga potem w dorosłym życiu pokonywać trudności, ale też przeżywać smak porażek i sukcesów. To jest ten kierunek, który trzeba koniecznie pielęgnować i który trzeba obrać. Inwestycje w oświatę są niezwykle potrzebne. To właśnie dzięki nim wspieramy wykształcenie i wychowanie przyszłych pokoleń. Martyna Daczkowska, kanał 99.